Czuję się spełniony. Dzieli życie z kobietą, która go kocha i jest jego przyjacielem. Synowie dają powody do dumy, a wnuk wiele radości. Chociaż często gra, twardzili o chmurnym obliczu. Prywatnie Mirosław Baka, 55L. Jest człowiekiem pogodnym. Reklama. Uśmiecham się raczej w głębi, przyznaję. Odkąd urodził się jego wnuk, Jonatan, aktor. Ma kolejny powód do radości. Chce zbudować z nim tak dobrą więź, jaka w dzieciństwie łączyła go z dziadkiem Józefem. Miał piętnaście lat, gdy jego rodzice się rozstali. Z ojcem, już wcześniej się nie dogadywał, a wtedy zupełnie stracili kontakt. Z problemów dorastających chłopak zwierzał się dziadkowi Józefowi. Zawsze go wysłuchał i mądrze doradził. Był wyjątkowy. Nie załamał się. Choć podczas wojny stracił obie nogi, niepełnosprawność nie odebrała mu radości życia. Co? Więcej. Starszy pan nie dawał sobie taryfy ulgowej, z pomocą drewnianych protez i laski. Co niedzielę chodził na msze. To najbardziej męski facet w moim dzieciństwie i najukochańszy człowiek, jakiego znam, podkreśla aktor. Dziadek Józef był stanowczy, a zarazem łagodny. Nauczył mnie szacunku do ludzi, wspomina Mirosław Baka. Nie podnosił głosu, ale umiał wyegzekwować to, co chciał. Mirosław nigdy nie zapomni jego reakcji, gdy odpysknął. Babci. Starszy pan zdecydowanym ruchem chwycił go za rękę i nie zwolnił uścisku za nim. Chłopiec się nie uspokoił. Więcej tak do niej nie mów, rzekł. Stanowczo. By wnuk zrozumiał. Mirosław na zawsze zachował w pamięci szczęśliwe chwile z dzieciństwa. Latem. W rodzinnym Ostrowcu Świętokrzyskim leżał na trawie nad rzeką i wdychał aromat rozgrzanych słońcem krzaków. Dziś, gdy czuję ten zapach, wracają wspomnienia. Mając kilkanaście lat, nocami chodził na łąki, by marzyć, rozmyślać o miłości, a nawet pisać wiersze. To był romantyczny kawałek mojej duszy, przyznaję. Zdecydował, że pójdzie na studia. A na dodatek wybrał aktorstwo. Bliskich to zaskoczyło. Pochodzi z robotniczej familii, tata pracował jako tokarz, mama prowadziła kiosk. Do tej pory mężczyźni w rodzinie byli porządni, zatrudniali się w hucie, usłyszał, w domu to go nie zniechęciło chciał iść własną drogą. Dostał się do Warszawskiej Szkoły Teatralnej, ale po roku stwierdzono, że się nie nadaje. Wyrzucili mnie. Zostawiła mnie dziewczyna, nie wiedziałem, co ze sobą począć, mówi. Ale nawet, wtedy nie czuł się nieszczęśliwy, bo zawsze był zachłanny na życie, ciekawy tego. Co przyniesie jutro? Jakiś czas był ratownikiem w karetce pogotowia. Szukał swojego miejsca w życiu. Nie zrezygnował z marzeń o scenie. Spróbował jeszcze raz. Na egzaminach do szkoły teatralnej w Wrocławiu ujrzał przebojową i zadziorną dziewczynę. Joanna krew od razu wpadła mu w oko. Z czasem przeszła miłość. Wzięli ślub i stworzyli szczęśliwą rodzinę. Ich uczucie przetrwało próbę czasu. Nie, tylko się kochają, ale też przyjaźnią. Ich dumą są synowie Łukasz i Jeremi. Mirosław, baka starał się być dla nich ojcem, a jednocześnie kumplem, wie, jak boli brak, taty. Dlatego bawił się z nimi, służył radą, dawał poczucie bezpieczeństwa. Dziś taki jest dla wnuka Jonatana. Uwielbia być dziadkiem. Uważa, że to najpiękniejsza z ról. Z niecierpliwością czeka, na moment, gdy pod bramy podjedzie samochód. A roześmiany chłopczyk wbiegnie do ich prawie stuletniego domu z ogródkiem i zarzuci mu rączki na szyję. Już planuje, że w przyszłości nauczy. Chłopca wielu rzeczy będzie pokazywał mu świat. Dokładnie tak, jak robił to przed laty dziadek Józef. W starszych ludziach piękne jest to, że mają czas i są cierpliwi, uważa Mirosław. Ma nadzieję, że wnukiem nawiąże tak dobry kontakt jak z dorosłymi synami. Nadal świetnie się dogadują, mają poczucie humoru, między sobą mówią O mnie bakers cieszy się. To, że żyje z nimi w przyjaźni, Uważa za wielkie, osiągnięcie, Cenniejsze niż role i nagrody, niż moje laury, zapewnia. Zobacz, więcej materiałów z życia gwiazd.